Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie w ten piątkowy poranek, oczywiście tradycyjnie wraz z Rafałem Ziemkiewiczem, z którym już teraz rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia. Dzień dobry Rafale. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, wszystkiego najlepszego. A bardzo dziękuję. Też składam wszystkim paniom. No część z pań ma panią wiele, też. Tak, ma wiele powodów niezadowolenia. Widziałeś, co się w Sejmie dzieje? Powrót Marty Lempart. Więc nie wiem, czy to będzie dzisiaj dla nich wesoły dzień. Jakieś projekty mają składać. My mówimy o kobietach, a to o Marcie Lempart. No, no ale jest reprezentantką tak, strajku kobiet chyba. Tak to się nazywa. Tak, aha, liderka ogólnopolskiego strajku kobiet. Tak to się nazywa. Natomiast to może zacznijmy od prezentu, jaki na Dzień Kobiet przygotowała koalicja rządząca. A, to jest, mówisz babciom. O tym? Mówię o tym, że jakby to powiedzieć... Będzie babciowe, ale nie będzie. Ale nie będzie się opłacało go ale brać. Się, więc... Tak zostaje. Drobna popraweczka do pomysłu, którą Donald Tusk zgłaszał. Opowiadał, ile to miałeś? 1500? 1500 złotych, no ale też mówił, że przestańcie się z tego wyśmiewać, że śmialiście się z babciowego, ale tak, o to wchodzi. I co tutaj warto podkreślić, że to miała być tylko nazwa, że tak naprawdę w tych zapowiedziach nie chodziło no, ponoć o babcię, tylko rodzic miał zadecydować o tym, czy to będzie żłobek, przedszkole, niania, nie wiem, może tata nawet zostanie w domu. I to była tylko taka nazwa, tak? Aha. Babciowe. A teraz się okazuje, że jednak trzeba zawrzeć umowę z babcią i odprowadzić podatek. Czyli krótko mówiąc, po prostu chodzi o to, że każdy będzie miał prawo zawrzeć umowę i zatrudnić opiekunkę. No to tak, wtedy dostanie tam dopłatę 1500, tak? Tak, z tym, że z tego 1500 to minus podatek, no to tak prawie 300 wyzeżre podatek, a jak się zatrudni taką babcię na opiekunkę na dłużej niż 3 miesiące, to jeszcze ZUS trzeba zapłacić. No chyba, że jest powody, na emeryturze, tak? Są jakieś powody, dla których... Nie, no chyba, że tak. Chyba, że to jest rzeczywiście autentyczna babcia, która jest na emeryturze, to wtedy ZUS-u nie trzeba płacić. Ale są jakieś powody, dla których ludzie, jak zatrudniają opiekunki, to z reguły robią to na czarno, bo z tego, co wiem, no praktycznie nikt niani nie rejestruje. No i nie będzie rejestrował. No to pieniążków nie dostanie, jak nie zarejestruje. No to nie dostanie, ale Donald spełnił obietnicę i to jest... W stanie wojennym, to pamiętam, chodziły takie żarty, jak to, że wrona pozwoli wszystkim emigrować. Tylko, że każdy, kto będzie chciał, może wyjechać, tylko i dwa warunki. Tylko, że trzeba mieć skończone 70 lat i przedstawić pisemną zgodę obojga rodziców. No i mniej więcej no, to jest genetycznie no ta tak, koalicja no 13 grudnia. Rzeczywiście ta nazwa czasami symboliczna pasuje, bo to jest tak samo. I zaraz będzie, że te 800 to też oczywiście nie, no ja wszyscy czuję, że zaraz dostaną, będzie próg ale pod warunkiem. Tak, pod warunkiem, że nie wiem, ileś tam złotych na głowę w rodzinie, na jedno gospodarstwo domowe. I koniec. Ale to tak samo Donald Tusk rządził, jak był poprzednim Tuskiem, prawda? Bo przypominam sobie, jak była sławna tarcza w 2008 roku, bo wszyscy byli przerażeni załamaniem finansowym, które Polskę Bogu dzięki ominęło. Czyli nie tyle Bogu dzięki, co dzięki temu, że Polacy się nie dali wrobić w strefę euro. I to niech będzie memento, że dzięki temu, żeśmy suchą stopą ten kryzys przeszli, bynajmniej nie dzięki światłym rządom, bo takich nie mieliśmy wtedy. Było ogłoszono, że to każda firma się może zgłosić, a potem sprawdzałem po roku, to chyba 60 czy tam 58 firm w skali kraju spełniło wyśrubowane warunki udzielenia tej pomocy, ale była ale każdy się mógł zgłosić, tak? No i wystarczy, no na tym polega rządzenie, wystarczy coś krzyknąć. Jeżeli teraz rozmawiam ze swoją teściową i ona mówi, że od pań w sklepie, jak robi zakupy, słyszy, że przecież miliardy dostaniemy, bo w telewizji mówili, że miliardy, Tusk załatwił, że miliardy, no oczywiście, że dostaniemy, nie powiem co w zęby, ale... Puszcza się takiego szczura i to cały czas działa. No. Działa. Są takie odwieczne sztuczki, no, nie jestem w stanie tego pojąć, no, ale niby wszyscy wiedzą, że 9,90 to jest tyle samo co 10 zł, ale zawsze się na to nabierają i mi się wydaje, że jest tańsze. I tak samo te proste sztuczki, że się obieca jakieś tam babciowe, aby obiecać. Na co z tym kredytem 0%? Potem... Bo też chyba miał być, tak? Nie wiem. Tusk i tak stracił czujność, bo z reguły to on składa właśnie takie obietnice, które potem jakby było dotrzymane, a że się nie zgłosił nikt po pomoc dla firm, no nie spełnił warunków, to trudno, ale to już są szczegóły, którymi potem nikt się nie interesuje, bo
jak to mówią cynicznie spin doktorzy, wyborca ma pamięć złotej rybki, po tygodniu już nie pamięta, prawda, co było tydzień temu, ale też bardzo rzadko, ale zdarza się, że składa takie obietnice, które no, potem można, typu, że jakby był premierem, to by było benzyna po 5,19. Jakby był premierem, to by jednym tym zniósł VAT na żywność. No dobrze, ale jakby był premierem w tym dniu, w którym się wypowiadał, więc no też tak. Można jakoś wyjść z tego, tak? To była taka metafora. Dokładnie, to była taka metafora, czyli pieniędzy no raczej nie będzie, ale nie, jeszcze możecie sobie zatrudnić babcię jako opiekunkę na ogólnie przyjętych zasadach. I dostaniecie dopłatę tam. I dostanie taki prezent na Dzień taki Kobiet. Prezent. A propos jeszcze tych obietnic wyborczych, to za chwilę, bo też główny temat oczywiście strajki rolników, o tym jeszcze powiem, ale skoro zaczęliśmy z drugiej strony, no to obietnice wyborcze też ciekawa sprawa. Składka, ta słynna składka zdrowotna dla przedsiębiorców, która też, no to była wielka, wielka zapowiedź, tak, że no, zostanie zmieniony no sposób naliczania, nie wiem, zostanie zlikwidowany. No to jest fakt, tak? Ponieważ ta składka zdrowotna jest po prostu bez limitu, tak? 4,49%, jeśli dobrze pamiętam. Czy 4,9? 4,9 może ten. W każdym razie, no, rozbój w biały dzień, który w tak zwanym Polskim Ładzie... Znaczy, większym problemem jest to, zrobił. Że po prostu nie ma tego limitu, tak? I... Nie ma limitu, no, ale... O co chodzi? No trzeba było skądś wziąć pieniądze na służbę zdrowia, tak? Próbowano je ściągnąć z reklam z TVN-u. Pamiętacie państwo, co się działo? Wszyscy ci z krzykiem, że to wolność słowa jest zagrożona, chociaż jako żywo nie chodziło o żadną wolność słowa, tylko o obciążenie wielkich koncernów podatkiem. Bo taki TVN to tam płaci w tej skrzynce pocztowej na gdzieś tam podatki, no, gdzie mówiłeś, jest zarejestrowany. Że podobno ma tak skrytkę. A nie w Polsce. Coś tam w Polsce oczywiście też, ale ostatnio było tak, że pracownicy tam regularnie wygrywają, bo ich okradał TVN, nie płacił ZUS-ów, prawda, nie płacił tam ubezpieczeń. Ale wydarcie tego z paszczy takiego Warner Bros. Discovery jest dość trudne, tym bardziej, że właśnie jeśli ich próbuje opodatkować, to od razu nie dość, że ambasador tupie, a tutaj się wszyscy chowają, jak amerykański ambasador tupnie, ale jeszcze do tego całe zagony celebrytów od razu, prawda, czarne ekrany, czarne pierwsze strony gazet. No i nie dało się ściągnąć z koncernów, to trzeba było ściągnąć z przedsiębiorców polskich. Zawsze to jest niestety ten trzcina, który się kończy, bo ich można po prostu zrabować. I to jest 10 albo nawet niektórzy tam pod 20 miliardów złotych w budżecie. Więc oczywiście, że nie zrezygnuje z tego. No dobrze, Tuski, to po co było obiecywać, żeby że zrezygnuje? Żeby wybory. No. Kiedyś Janusz Lewandowski, były komisarz europejski w jakiejś szkole w Lublinie, pamiętam, był i tam go pytali o jakieś miliony, które były obiecane. On powiedział, no ale to były przecież takie te durne spoty, takie durne raczej, powiedział. Te durne raczej spoty, to przecież to była kampania wyborcza. No, no co wy, dzieci jesteście w kampanii wyborczej, jak się obiecuje. A dostał kto 100 milionów od Wałęsy? A dostał kto mieszkanie na wiosnę od Kwaśniewskiego? A ludzie wierzą, no słyszą, o pojechał Tusk, przywiezie, miliardy nam przywiezie. Zanim się pokapują, jak pani Anna Maria Żukowska, zanim się pokapują, ile za ten prąd płacą, to pół roku minie. No, otwartym tekstem powiedziała. Nigdy się nie pokapa. Przez te pół roku się urządzi jakieś igrzyska, się zrobi, prawda, wykreuje, o, że kiboli, albo teraz rolników, że nas wstrzymują do tego. No, niestety, ten typ władzy, jaki Tusk sprawuje, potrzebuje mieć swojego Żyda, tak mówiąc przenośnie. I teraz popadło na rolników. To tak, już rolnicy, widzimy. Rolnicy. W skali europejskiej. Tak, jego, ale jeszcze dodam tylko do tej składki zdrowotnej, że to była sobota konwencja Polski 2050, no i tam Szymon Hołownia i Kosiniak-Kamysz, Władysław, powiedzieli, że to jest być albo nie być w koalicji. No i co teraz? Bo teraz jeszcze aborcja doszła do tego. Co, wierzysz czy nie to wierzysz? Mi to przypomina jakiś żart Monty Pythona, jak tam żona nakręca faceta, że powinien iść do szefa i poprosić o podwyżkę, bo tyle lat on pracuje i za to on się wkłada, tak, pójdę do niego, zrobię to. Wchodzi do niego, mówi, dzień dobry, czego? Jak chciałem prosić, wynocha. Czyli tak to się skończy, tak? Te groźby. Podejrzewam, że tak groźne miny. Co zrobi? Teraz zwłaszcza, kiedy jeszcze jakby demonstracyjnie urządził Tusk tę samą chucpę pod Sejmem, bo przecież
nie uwierzę w to, że tam, prawda, przypadkiem jacyś się znaleźli przypadkowi prowokatorzy, którzy kostkę wyrywali akurat tak, w tym miejscu. Bo akurat tak łatwo jest też kostkę brukową no, wyrywać. Łatwo, jak no. się wie, jak się jest przeszkolonym. Tam były wcześniej wielokrotnie pokazywane próby, jakieś tajemnicza, niewidzialna ręka te kostki brukowe na trasie marszu rolników mhm. rozsypywała, no, ponieważ marsz był dobrze pilnowany, więc... Zresztą ja to wszystko znam no, naprawdę do mdłości. Kolejne Marsze Niepodległości. No, jestem w Komitecie Honorowym Marszu Niepodległości, więc znam te taśmy. To było wszystko filmowane z góry. Było widać podpalenie wozu TV-nowskiego, prawda? Policja się rozstępuje, przechodzą mhm. tituszki w cywilu, podpalają wóz TVN-u. Policja się rozstępuje, oni wychodzą i następuje ogólny wtedy dopiero atak na manifestacje i pałowanie. To wszystko to wracają po prostu stare sztuczki razem z panem Kierwińskim. No dobrze, ale policjanci Donald Tusk powiedział, że możesz iść do prokuratury, jeśli masz na to filmy na przykład. O, i tyle powiedział. Znowu mi się przypomina film co, przepraszam, czy to biją. Jak ci się nie podoba, to napisz na mnie skargę. Kto to będzie czytał? On. No już teraz jak prokuratury, jak Bodnar, prawda, tak. zrobił to, co idź do prokuratury ze skargą na policję. No idź, powodzenia. Możemy oczywiście tej formalności dopełnić, ale wiadomo, o co chodzi. Nie, no, policjanci, którzy, prawda, jakim babcia Kasia pluła w oko, babcia. To nie jest babcia. To zaczęliśmy od babciowego, teraz babcia Kasia. Nie obrażajmy babci. Nie obrażajmy babci, ale jakim, no, ale już żeśmy nazwali Martę Lempart kobietą, nie jest dobrze. Czy reprezentantką kobiet. No. Liderką ogólnopolskiego strajku kobiet. W dzisiejszych czasach to nie wiadomo, nazywanie kogoś kobietą. No to może być obraza właściwie. To jest od razu ofensyw, bo właśnie, no jak Holender się ta osoba identyfikuje jako nie wiadomo... W ogóle to głupie, seksistowskie święto powinno zostać zniesione. Co znaczy Dzień Kobiet? No właśnie. Osób waginopozytywnych? Nie, do tego. Przepraszam, a gdzie kobiety z penisem w tej sytuacji? Nie, to też by byłoby ofensywne, dyskryminacyjne. Dajmy sobie może zniosą, może to będzie kolejna propozycja. Więc w każdym razie, jak z właściwych pozycji, to można policjantowi palec w oko wsadzić, szarpać go za włosy, nazywać od synów, bynajmniej nie pieszczotliwie synku, mhm. tylko co innego mam na myśli i jakby policja potrafi cierpliwie to znosić. A tutaj akurat jak się wzięła, wkurzyła na rolników, prawda? I co teraz? Pójdzie pan Kosiniak-Kamysz na wieś i powie, zrywam koalicję z Tuskiem. No, bo, no, a poza tym, no, ile jest osób w rządzie? To jest największa zagadka. No, ponad chyba 130, tak? Czy nie, to 130 to było 3 tygodnie temu. No, przepraszam, nie wiem ile teraz. Nikt nie wie, ale myślę, że już 140 zostało. A czy też przede wszystkim nie wiedzą, czym się zajmują, bo też pewnie oglądałeś te wywiady, tam było i Ministerstwo zajmują Sportu się... i tak dalej, że cały czas audyty robią i właściwie jeszcze nie mają rozdzielonych zadań. Nie mają rozdzielonych, robią audyty, co znaleźli w szufladach. To są chłopcy do bycia tak zwani i zajmują się byciem. Zajmują się byciem w rządzie. Nie wiem, ilu z nich jest w PSL-u, ale przecież rząd to jest tam tylko, nie wiem, Gazeta Wyborcza jakiś czas temu pisała, że oni są blisko rządu, to powinni wiedzieć. I oni też nie wiedzieli, napisali, że około 134 osób. Około. Nie wiem, czy to dlatego, że jest dużo półgłówków, że to ułamki wychodzą, jakby policzyć, ale w każdym razie te około 134 osób, mhm. nie wiem, ile jest z PSL-u, ale przecież pod tym jest są całe piramidy, a instytucje państwa, te wszystkie spółki, z których pisowców czyszczą, no to mhm. po co czyszczą? No natura próżni nie uznaje. Jak jest dziura, no to do tej próżni się pcha nomenklatura, jak to kiedyś satyrycy śpiewali. Więc jak się, jaka nomenklatura? No w mieście to PO-ska, prawda, i trochę lewicowa, ale poza miastem. I co? I teraz tylko dlatego, że nie będzie składki zdrowotnej dla samozatrudnionych, bo mówimy przedsiębiorców, ale w Polsce no przedsiębiorcy to jest tak. Czyli to jest dość duża rzesza ludzi, więc to jest problem rzeczywiście dotkliwy, chociaż dla tych samozatrudnionych może nie aż tak, bo oni nie zarabiają za dużo z reguły, dlatego są samozatrudnieni. No ale mogą zatrudnić też babcie, nie? Na jednoosobowej działalności. No, wszystko się składa. I niewdzięczne ludzie jeszcze czegoś będą narzekać. No, a tu Donald miliardy z Bukaresztu przywozi, nie wiem, czy oglądałaś ten sabat w Bukareszcie. Nie, tylko widziałam tą wypowiedź chwalącą, tak, Donalda, że super, że super. Nasz kochany. Super się dzieje. No bo Urszula, też warto podkreślić, startuje na kolejną kadencję, tak, ma poparcie. Ale to już zupełnie serio, bo tu się dzieje. To są rzeczy naprawdę ważne, co się dzieje. To nie jest żadne odkrycie, że oni chcą przekształcić... Europejska Partia Ludowa, która się tam zjechała, która się zachwycała Tuskiem, jak nasz Donald przywrócił praworządność w Polsce, że jest wzorem, to dzień po tym, co się działo pod Sejmem. Tusk jest wzorem dla Niemiec, dla Francji.
Jest, chociaż na razie to polska policja się od tamtej uczy brutalności, nie? Bo zapisu była bardzo grzeczna i widać, że musi teraz odreagować te lata upokorzenia. Donald Tusk jest wzorem czego? No jest wzorem pacyfikowania na razie miękkimi metodami. Ja to mówię, to jest takie pole doświadczalne dla Unii Europejskiej. Tam już decyzja zapadła. Chcą zbudować państwo europejskie i to nie jest tajemnica. Nie dociera do ludzi, że to państwo europejskie musi być państwem autorytarnym. Polecam świetny tekst Dariusza Lipińskiego na portalu Wszystko co najważniejsze, gdzie on w 10 punktach jasno, przejrzyście wyłożył, dlaczego ta konstrukcja musi być konstrukcją państwa autorytarnego, niedemokratycznego. Nie ma fizycznej możliwości, żeby rządzący tym państwem unijnym mieli jakąkolwiek legitymację demokratyczną. Przecież nie mają. Kto wybiera Komisję Europejską? Wyborcy wybierają Komisję Europejską. Wybierają Parlament Europejski, ale ten parlament nie ma żadnych kompetencji w sensie wpływu na rzeczywiste rządzenie. On tam sobie rezolucję uchwala. Nie jest to jak krajowy parlament, w który powołuje rząd, prawda? Tamten niczego nie powołuje. Więc nie ma fizycznej możliwości, żeby to było państwo inne niż autorytarne. Skoro będzie to państwo autorytarne, to będzie państwo, w którym wielkie państwa będą rządzić mniejszymi. Jeżeli większe państwa będą rządzić mniejszymi, no to nie ma fizycznej możliwości, żeby nie wykorzystywały tej przewagi do po prostu okradania i eksploatowania państw mniejszych. Taki los nam szykuje właśnie Donald kochany, przywracając praworządność tutaj. I jak to wręcz zapowiedział Klaus Bachmann jeszcze przed objęciem przez niego władzy, że on będzie musiał demokrację przywracać metodami policyjnymi. I to jest jakby dylemat, który sobie, jak to wprowadzić, jak tę demokrację wyższego rzędu, czyli eurokrację, wprowadzić metodami policyjnymi. No uchwałą można to zrobić przecież. Mamy też uchwałą w tym tygodniu, pamiętasz, że mamy też nową uchwałę w tym tygodniu o Trybunale Konstytucyjnym? Uważam, że jest to już jednak przekroczenie pewnej granicy, za której nie ma powrotu i mam nadzieję, że odpowiedzialni za tę uchwałę nie wywiną się tylko celą, tylko jakoś poważniejsze ich spotkają, jakiś tam żaden Trybunał Stanu, tylko normalny sąd, który ich skaże, ponieważ to jest kpina z Konstytucji Polskiej. No, artykuł 87 wyraźnie stanowi, jakie są źródła prawa w państwie polskim. Konstytucja, mówię w hierarchii ważności, konstytucja, ustawy ratyfikowane przez Sejm, umowy międzynarodowe, rozporządzenia, koniec. Nie ma innych źródeł prawa. No to co z tą uchwałą? Opinie ekspertów w TVN-ie, żółte paski w TVN-ie, uchwały, obojętnie jaką większość, nie są żadnym źródłem prawa. No wiesz, Rada w Petersburgu, czy Rada Robotniczo-Żołnierska, tak Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich przyjęła uchwałę, że rozwiązuje parlament. I rzeczywiście ją rozwiązała, ponieważ przyszła banda mariaków zrewoltowanych z karabinami i fizycznie rozpędziła ten parlament. Więc uchwalać to sobie może wszystko i ten Sejm sobie już widzę ma większość, która może uchwalić, że oszczędności Polaków przechodzą na skarb państwa na przykład z prywatnych kont. Dlaczego nie? Albo że Andrzej Duda nie jest prezydentem, albo że księżyc jest z zielonego sera zbudowany, prawda? I wszystko sobie może uchwalić, natomiast pytanie, co może wyegzekwować? I czy będzie próbowała to wyegzekwować? Znaczy, po logicznym, po stwierdzeniu uchwałą sejmową, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, znaczy, no nawołują sędziów do odejścia, tak? Oczywiście, wiadomo. Pokojowego oczywiście. To jest oczywiście raczej śmiechu warte, bo wiadomo, że sędziowie zignorują te bzdury, bo to nie może być inaczej nazwane, ale oni też nawołują urzędników państwowych do nierespektowania, ta uchwała zawiera apel do urzędów i do sądów, żeby nie respektowały, żeby nie traktowały po prostu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jako nieistniejące. Mecenas Lewandowski z Ordo Iuris wyliczył dokładnie, jakie to są orzeczenia, jakie to mogłoby, jakie to pociągnie skutki, bo jeżeli się teraz znajdzie sędzia, który rzeczywiście, to, że skutki dla tego rodzaju, że kupiłeś 7 lat temu mieszkanie i nagle się dowiadujesz, że mieszkanie, które kupiłeś, zapłaciłeś za nie, nie jest twoje. Bo w międzyczasie, prawda, deweloper się odwoła do sądu, a sąd uzna, akurat znajdzie sędziego z justycji, który zgodnie z uchwałą sejmową uzna, że
to prawo, na mocy którego tego oparte było na orzeczeniu, w związku z czym twoja transakcja kupna-sprzedaży jest. To są horrendalne rzeczy, których ludzie nie kapują, tak jak nie kapują, ile płacą za prąd i być może za pół roku się dopiero zorientują. No za żywność też pewnie się nie orientuje, czy jest VAT 0 czy 5%. Nie wiem, tak? Jak jest VAT i tak samo jak się nie orientują, i co, jak to jest z tymi miliardami rzekowymi, co to mamy je dostać z tak zwanego KPO. Dlatego, no i jak widzą, że im w sklepie promocja, że ci coś dają, to wierzą, że ci coś dają. No to niestety, no to tak jest. Dlatego jest tak łatwo tę demokrację w tej chwili obalić. Ale jest duża determinacja ze strony elit unijnych. Proszę zwrócić uwagę, protesty rolników trwają w całej Europie. Był taki moment, tutaj komisarz Wojciechowski coś powiedział, że może ten Zielony Ład to jakoś tam złagodzą, jak i tego... Tutaj się media cieszyły przez cały dzień. Znaczy właściwie Platforma się cieszyła, czy koalicja, no bo opisała, że rolnicy możecie wracać. To się nazywa dopiero działanie Donalda Tuska. Tak, działa. Akurat Tusk nie miałby wspólnego, nie miałby, ale nie. Potem się sam Tusk powiedział, nie ma ani kroku w tył, bo takie dostał wskazówki. No bo to przecież kolejny zegarmistrz w Warszawie, który tylko tamci ze wschodu mieli wskazówki, a ten z Brukseli dostał wskazówki, że ani kroku w tył. Wydane oświadczenie, że pan Wojciechowski, już nawet nie komisarz Wojciechowski, pan Wojciechowski to sobie jakieś swoje prywatne opinie wypowiadał. To jest najlepsze, słuchaj, zauważyłeś, że zawsze to są prywatne opinie, jak coś komuś nie pasuje? Myślę, że tam jest... Ktoś jedzie gdzieś w randze ministra, ale to była na przykład prywatna opinia. To ciekawe, że nawet tu polscy platformersi, oni jednak mają to doświadczenie, że prawda, jak się zaczęły strajki sierpniowe czy coś, to tam też byli tacy, co Gierkowi mówili zbombardować te stocznie, prawda, stocznie odbudujemy w parę miesięcy, a kontrrewolucję trzeba zmierzyć. Ale już Gierek pamiętał, że Gomułka posłuchał takich rad i co się z nim stało i nie odważył się. Tak? Mhm. To jest to pewne doświadczenie, które pozostaje. Oni rozumieją, że jak to się może skończyć. Natomiast taka pani der Leyen, taki Manfred Weber, oni tam żyją w tej bańce totalnej, bizantyjskiej. Tam jest wypełnione przepychem i taką euronowomową. Gdzie straszą się wizjami Konfederacji, to też bardzo ciekawe, że pani von der Leyen mówiła, na kogo nie głosować. Co cię, babo, się wtrącasz w ogóle w politykę w demokratycznych krajach, tak? Że będziesz mówić, gdzie, że u nas na Konfederację nie wolno, w Niemczech na AfD, w Rumunii tam też wyliczyła wszystkich wrogów, prawda, demokracji, których trzeba zniszczyć. Zresztą tam duch już tego autorytaryzmu europejskiego, ten kajzeryzm nowy europejski się naprawdę unosił w Bukareszcie. Zachęcam do czytania wszystkich opowieści. No i oni nie mają tego doświadczenia, że jakiś bunt społeczny ich może zmieść. Ja uważają, że tych rolników się spałuje, zagazuje, w końcu się rozejdą. Zaczną się prace polowe. No i tak na pole muszą wrócić, tak? Prawda? Zaczną się prace polowe. Obieca im się jakieś tam pieniądze. Może się nawet trochę z tych pieniędzy da. Może się nie da, może się wekslami wypłaci jakimiś, prawda, bo to też jest taka metoda, że się obiecuje milion i daje kupon na totolotka na przykład. Jakby co, no co, obietnica spełniona. To, nie wiem, Donald Tusk będzie tak niedługo Nie, to Wałęsa powinien rozdawać kupony na totolotka. Patron wszystkich gier cyfrowych. Wiedzą państwo dlaczego. No jemu się udało, tak? No to co? Najwybitniejszy, najciekawszy intelektualista, tak jest taki reżyser Piotr Wereśniak, który wpadł w oko mi na tym odkryciem, bo różne już różne lizusowskie rzeczy o Wałęsie wygadywano, ale intelektualistą to go jeszcze nikt nie mianował. Dopiero kolejny reżyser, bo wcześniej Wajda, prawda, z tym peanem prześmiesznym zresztą, bo do dziś nie wiem, czy tam odtwórca głównej roli grał Wałęsę, czy go parodiował, bo to jakiś taki jedyny powód, dla którego warto ten film obejrzeć, żeby się zagadkę. No ale teraz kolejny równie wybitny reżyser, no twórca, jak wiemy, Barw Szczęścia i wielu serialu kryminalni, prawda, innych takich dzieł, ogłosił, że to jest wybitny intelektualista. No więc... Patron, totolotka i tego. Odszedłem, jak zwykle odpłynąłem w dygresję, tak, bo mieliśmy mówić o tym bizantynizmie. Nie, bo ten kajzeryzm europejski, proszę państwa, naprawdę, ja już przypominałem sobie, pani von der Leyen, jak to procesowo powiedzieć? No uważaj, uważaj. Sprawiła, że zniknęły miliardy.
Tak, ach, kupiła, mówisz o tych szczepionkach. Tak, kupiła dla. No ale co z tego, skoro na tym stanowisku milionów... się nie bierze odpowiedzialności? No i właśnie, dla 400 milionów Europejczyków kupiła, no kupiła zresztą no. od firmy, gdzie pracuje jej mąż na wysokim stanowisku, kupiła 4 czy 8 miliardów szczepionek, już nie pamiętam, jakieś horrendalne te pieniądze poszły na to. I jako Parlament Europejski tam ją próbował wezwać, żeby przesłuchać, żebym powiedziała, żeby się... o ścianę czy o parapet, ponieważ ona nie musi się, nie ma, nie odpowiada. To jest właśnie, na tym polega kajzeryzm. Siedzą tam w tej Brukseli, nie odpowiadają za nic i uważają, że nic ich nie ruszy. Może się mylą. Mam taką nadzieję. No. Mam taką ciekawostkę, to zaraz, jak się nazywa ten pan, który... A, ja takie zawsze ciekawostki wstawię na portal X. Mówisz o panu Piechocińskim? Tak, dokładnie. Który nam wrzuca demon drugiego rodzaju, tak, jak go nazywam. Tak. To jest nawiązanie do Lema. Właśnie, to wstawił taką ciekawostkę. Nie wiem, na ile to jest potwierdzone, że podobno... Jakie są na Tajwanie. Tak, cena wołowiny, takie... wieprzowiny i tak dalej, tak dalej. Jakie różnego rodzaju ciekawostki. Tam albo wstawił, ile że zapałek podobno... jest w pudełku w Sri Lance, albo tak dalej. No. I tam podobno wstawił taką ciekawostkę. Nie wiem, na ile to jest potwierdzone, że znalazł się emeryt niemiecki, który przyjął ponad 200 szczepionek na COVID. I podobno nawet go przebadano i mu nie jest. Nie chciał się tłumaczyć, powiedział, że zrobił to z celów osobistych i chyba potwierdził 140. To co muszę powiedzieć, to wyłożył teorię antyszczepionkowców, którzy twierdzili, że ta szczepionka powoduje jakieś skrobetobrazy, znaczyło, że wszystko było totalnym oszustwem i po prostu wstrzykowali ludziom. Nie mam pojęcia, ludziom... czy to jest prawda, ale taka ciekawostka, że podobno jest taka osoba. No nie wiem, chciałbym zobaczyć te wyniki. Na odpowiedzialność Janusza Piechocińskiego podajemy te informacje, tak. skoro wrzucił to na portal X. Ale czytałam rzeczywiście, gdzieś tam ktoś jeszcze to podawał, nie wiem, czy to jest prawda. Ale ciekawa. Ale naprawdę państwu polecam ten artykuł pana Lipińskiego. Był posłem przez kilka kadencji, był przewodniczącym polskiej grupy w tak zwanym Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Już nie będę mówił, co to jest, bo tych ciał unijnych tam jest mnóstwo i one... Ale w każdym razie no, zna to z bliska i naprawdę no, pokazuje, nie można być jednocześnie za demokracją i za państwem europejskim. To jest druga rzesza bis, to państwo europejskie. Ja mówię celowo, nie mówię czwarta rzesza, bo to się wtedy kojarzy z trzecią, która była ewidentnie zbrodnicza. Oni na szczęście zbrodniczego państwa nie budują, nie, tylko po prostu budują dokładnie to, co Bismarck z cesarzem Fryderykiem zbudowali w... jednocząc Niemcy, ale w taki sposób jednocząc, że wszystkie państewka niemieckie nie miały tak naprawdę nic do powiedzenia, wszyscy im rządzili Prusacy. I teraz tymi Prusakami Europy są Niemcy, już zjednoczone na nasze nieszczęście i oni tak dokładnie sobie wyobrażają. To, co w Bukareszcie zaprezentowano, to jest dokładnie druga rzesza bis. Tylko na szczęście tam nie ma takiego łba, jaki był Bismarck. Tam są głupi, tępi biurokraci, typu właśnie pani von der Leyen, która została... Przecież to jest super kariera. Nikodem Dyzma tam po prostu by się zachwycił. Kobieta, która schrzaniła wszystko, Angela Merkel się jej nie mogła pozbyć, to wypchnęła ją do Komisji Europejskiej, żeby sobie poszła tego, żeby już... Bo nie mogła jej wyrzucić, prawda, a tyle szkód robiła, ponieważ co jej dali resort, to go rozkładała na obie łopatki. A pamiętasz, jak pani Wrzosek mówiła, że byłaby dobrym prokuratorem krajowym, ponieważ jest matką i to był argument, że to była pierwsza matka, a Ursula von der Leyen ma chyba 7 czy 8 dzieci. Ciekawe. Nie wiem, czy to jest to DNA akurat, które najbardziej się powinno multiplikować, ale to już niech sobie... No taka ciekawostka, następne pokolenie niech się martwi działalnością dzieci pani von der Leyen. Może wyrosną z ludzi zupełnie szkodliwych, natomiast ona jest bardzo szkodliwą osobą, ale też właśnie no, taką... A tam nie wiem, Weber, jakiś Rutte, jakiś Timmermans, jakiś Reinders czy pani Jurowa, to są wszystko tacy bezbarwni, dość nędzni biurokraci. I to jest pewna nadzieja. Tam nie ma naprawdę osobowości. Ja nie widzę żadnej osobowości. No, są ludzie, za jak przychodzą, są w stanie tak jakby połknęli te tabelki takie, nie wiem, czy ktoś pamięta, bo teraz to pewnie sztuczne inteligencje generują już bez trudu. Kiedyś były takie tabelki, że się brało z jednej, drugiej, czwartej rubryki i można było przemawiać w nieskończoność. Tak, prawda? Tabelka do robienia przemówień na plenum partyjne. I oni tak jakby połknęli te tabelki, są w stanie tej euromową nadawać non-stop i tam jest demokracja i praworządność i klimat i wyzwania i nieoczekiwanego działania i oczywiście słuszne, te, które muszę uwzględnić. Niemniej jednak z jednej strony biorąc, z drugiej strony uwzględniając i tego są w stanie bełkotać, na tym bełkocie i na wysłudze lat się dorobili tych stanowisk.
No ale nie ma tam na szczęście takiej osobowości, która by była w stanie narzucić jakiś sprytniejszy deal. Dlatego jestem głęboko przekonany, że oczywiście to państwo unijne się skończy katastrofą dla całej Europy. No, skończy się taką wielką bałkanizacją Europy. Ale na razie jest etap kajzeryzmu, na razie Donald Tusk jest natchnienie, to... proszę, opanował, przywrócił demokrację, za mordę wziął, ale delikatnie, prawda, bo przecież oni do nich prawdopodobnie nie dociera, że tam te reformy Donalda są takie... trochę na farbie. No, siedzi jakiś facet, mówi, że jest prokuratorem krajowym, ale prokuratorzy... Pełniącym obowiązki jest, tak? Że... A nie, ci chodzi nie, teraz o już jest chyba już jakiś, wymianował go, nie wiem, był jakiś konkurs, jednak był konkurs, pani matki... Tak. Pani matki nie mianowali, tylko mianowali pana, ojca, który nadzorował śledztwo w sprawie zamordowania Jolanty Brzeskiej. No to jest rzeczywiście kwalifikacja do bycia prokuratorem krajowym w czasach, kiedy się ukręca łeb wszystkim aferom, prawda, kiedy prokurator, który zniszczył karuzelę VAT-owską, wylatuje, prokurator, który się specjalizował w walce z przestępczością zorganizowaną, wylatuje, wszędzie przychodzą właśnie te. Pani matka na pewno znajdzie sobie jakąś robotę taką, żeby te papiery chodziły i żeby było, że się śledztwa i jak wam się coś nie podoba, to zgłoście do prokuratora. A słuchaj, to jeszcze na koniec, premier, a propos śledztw, no to też oczywiście nie zapominamy, też wspominaliśmy w programie o protestach rolników, no to wie, że teraz no, chyba ponad 20 osób zostało aresztowanych, no okazuje się, że część z nich to wcale nie byli rolnicy, ale Michał Kołodziejczak powiedział, że będzie żądał wyjaśnień od pana Kierwińskiego w tej sprawie i też bardzo możliwe, że wstawi się na przykład u Adama Bodnara za rolnikami. Niech idzie, od razu niech idzie do samego Donalda Tuska, to razem z Kosiniakiem i Hołownią, żeby Tusk nie musiał dwa razy tego powtarzać. Załatwić sprawę. No, myślę, że jednym słowem załatwi sprawę. I współczuję bardzo ludziom, którzy, bo to jest tak, że jak Donald, jak mówię, musi mieć swoich Żydów i teraz to popadło na rolników, a tu całe tłumy usłużnych prokuratorków i sędziów już czekają, żeby tak jak było z kibicami, tak, że złapano pana Staruchowicza i go trzymano w więzieniu, żeby się do czegoś przyznał, złapano Maćka Dobrowolskiego, trzymano go w więzieniu ponad 2 lata chyba, żeby się do czegoś przyznał. Pani prokurator co 3 tygodnie nowe zarzuty wymyślała, pani sędzia Kusyk, wolne sądy, prawda, klepała. Pan Gonciarek mu nawet na końcu, który to nadzorował, przyznał mu odszkodowanie za niesłuszne. Za 2 lata, ponad 2 lata w pierdlu mu przyznał chyba 5 000 złotych. Tego wow. No, ale pamiętaj, także, że to było przed inflacją jeszcze. Ale teraz będzie, albo tak jak złapali na przykład człowieka, że ktoś trzeba było kogoś wrobić w podpalenie budki. Pod, pamiętasz, nie chodzi no o Borysa, tak, tylko o ten śmietnik, tam co Sienkiewicz kazał podpalić, jak to na taśmach mówili, że pani Bieńkowska chyba z szefem CBA rozmawiali o tym podpalać, że to Sienkiewicz kazał podpalić, no ale trzeba, nie można było Sienkiewicza przecież zamknąć, więc trzeba było kogoś wsadzić, też wsadzili przypadkowego człowieka, który pół roku trzymali, żeby się przyznał. Twardy był, cholera, nie przyznał się, w końcu go musieli zwolnić, bo się okazało, że jego w ogóle tam nie było pod tą ruską ambasadą. Ale pół roku potrzebowali w sędziowie, to teraz, wiesz, no, to teraz będą łapać jakiegoś rolnika, także... No widziałeś, jak tego chłopaka powalili z tą flagą, ten słynny film. No muszą odreagować, no wiesz, jeszcze pamiętają, jak im kodziara wsadzała palec w oko, prawda? To teraz muszą kolany po prostu To teraz są odważni, tak. No teraz wiesz, Kierwiński zdjął kagańce i... A widziałeś, jaki był czerwony na tej mównicy sejmowej, jak mówił właśnie o rolnikach, że tutaj zaatakowali policję, ale był czerwony... A, na twarzy. Tak, na twarzy, no jak cegła był czerwony. Tak, tak, no tutaj, wiesz, przyszedł prykaz po prostu, że nie ma. Tusk wtorkowy, bo to jest trochę tak jak w tej opowieści Lema o Ionie Tichym, co w pętle czasu wpadł, był Ion Tichy poniedziałkowy, rozmawiał z wtorkowym, środowym, prawda, i tak dalej. To Donald Tusk wtorkowy tam mówił, że no mają rolnicy trochę racji, że tam nawet może z tym Zielonym Ładem to trochę przesadzono. To nie, teraz po nie, tej akcji zrobił tą zadymę pod Sejmem, żeby pokazać siłę i że policja znowu... No i że z chuliganami po prostu rozmawiać nie będzie. Z chuliganami nie będzie, to jest jakiś element antyeuropejski. Za moich czasów się mówiło, elementy antysocjalistyczne się do Solidarności przykleiły, więc teraz zaraz będę Kosiniak-Kamysz tam z Kołodziejczakiem będą latać, że do zdrowego protestu chłopskiego dołączyły się elementy skrajnie prawicowe. Z Konfederacji. No nie, no jeszcze tam może z Solidarności, że PiS za tym stoi. To i też PiS było, za tym, tak, i elementy pisowskie. Rafale, musimy do kończyć. Zdrowego, ja to jest wszystko przygotowane, nawet książkę tam. Pan Oleszek tak rozpracował tą całą książkę, napisał jakąś, że do zdrowego nurtu Solidarności
z robotniczego protestu przykleili się jacyś prawicowi ekstremiści, prawda, na żołdzie CIA. Więc już tu pani von der Leyen dała sygnał, już Tusk sobotnił od Zielonego Ładu, od Unii Europejskiej nie ma kroków. Zobaczymy. No. Rafale, jesteśmy po czasie, więc kończymy. No, telewizja rządzi się swoimi prawami. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobra, już nie przedłużamy. Salonik niedziela, polityczny, niedziela, godzina 11. Bardzo ci dziękuję. Państwu również bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia.